Aby uniknąć błędów podczas wykonywania ocieplenia, należy pamiętać, że istnieją trzy podstawowe elementy mające istotny wpływ na wykonane ocieplenie. Pierwszy z nich to odpowiedniej jakości dokumentacja projektowa, która opisuje zarówno materiały, jak i prace, które należy wykonać, aby od samego początku mieć zaprojektowane i wykonane prawidłowo ocieplenie. Drugi element to wybór odpowiednich materiałów. W przypadku jakichkolwiek problemów należy pamiętać o tym, że wszystkie firmy, systemodawcy, producenci systemów ociepleń posiadają doradców technicznych, którzy służą każdemu inwestorowi wiedzą techniczną i pomocą w zaprojektowaniu i wyborze optymalnego dla jego budynku ocieplenia. Trzeci element to prawidłowe wykonawstwo. Prawidłowe wykonawstwo jest. Absolutnie niezbędne, ponieważ najlepsze materiały, które zostaną niewłaściwie nałożone na ścianę, nie będą spełniały swojej roli, czyli ocieplenie nie będzie funkcjonowało prawidłowo i jednocześnie będzie usterką budowlaną, którą prędzej czy później, licząc się z dodatkowymi kosztami, należy usunąć. Aby tego uniknąć, warto skorzystać z załącznika, który został przygotowany przez specjalistów ze Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń, w którym opisane są istotne elementy związane z wykonaniem ocieplenia. Jeżeli wykonawca, który otrzyma taki załącznik, zdecyduje się na jego podpisanie, świadczy to na jego korzyść, ponieważ oznacza to, że Zna on zagadnienie i będzie potrafił daną inwestycję poprowadzić prawidłowo od początku do końca. Jeśli wykonawca nie chce podpisać tego załącznika lub ma jakiekolwiek wątpliwości, które budzą również wątpliwości u inwestora, no wygląda na to, że nie jest on prawidłową osobą, która takie ocieplenie mogłaby wykonać, i należy raczej zastanowić się nad wyborem wykonawcy alternatywnego.